po części inspirował takie środowisko futsalowe do tego, żeby być w to bardziej zaangażowanym. Był takim człowiekiem, który wprowadzał bardzo fajną atmosferę, jeżeli chodzi o treningi, o bycie wokół treningu. I wydaje mi się, że też był takim człowiekiem, który scalał wiele osób, które wtedy miały do czynienia w początkach, kiedy ja zaczynałem w Berlandzie. Wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia właśnie z futsalem, on, mam wrażenie, że nas scalał. Znaliśmy się dosyć długo. No, można powiedzieć, że przyjaźniliśmy się. Bardzo często rozmawialiśmy ze sobą, w zasadzie codziennie spotykaliśmy się na tych treningach, na meczach, wspólne wyjazdy, no także zżyliśmy się bardzo, no i wielka szkoda po prostu, że jego tu z nami nie ma już. Grzegorza znałem tyle, że przez 4 lata rzeczywiście współpracowaliśmy na tle pierwszej ligi futsalu Ekstraklasy. Znajomy, który miał bardzo dobre relacje, na tle prezes, kolega, działacz, więc na pewno... Taka impreza jak taki memoriał, no, nie wyobrażam sobie, żeby mnie tu nie było, prawda? Bo uważam, że to są ludzie, których trzeba czcić pamięć i dlatego przyjechałem tu i jestem. Grzegorz to człowiek z pasją, no, tak jak już powiedziałem, niesamowitym charakterze, dobrym charakterze przede wszystkim, świetny człowiek, cały czas myślący nie o klubie jako organizacji, tylko o ludziach, którzy tworzą ten klub. To było, że się poczułem naprawdę dobrze, tak. Miałem i dalej mam takie same możliwości prowadzenia zespołu, wiara od początku do końca, ale przede wszystkim to, co Grzesia ceniłem sobie, to była jego szczerość, prawdomówność, nie owijał nic bawełnę. No ci, co długo znali, tak jak ja, to wiedzieliśmy właśnie, kiedy z nim rozmawiać, kiedy lepiej odpuścić, poczekać ten dzień, dwa. No ale dzięki temu no, zrobił to, co zrobił. To wszystko to jest jego dzieło, dzięki jego zaangażowaniu, właśnie pasji, tego jaki był. Wydaje mi się, że takie jego dobre podejście przełożyło się na wielu nie tylko zawodników, ale też działaczy, którzy w tej chwili są wciąż przy futsalu i wciąż są aktywni, będąc teraz przy tej właśnie małej piłce. To jest jego klub, on to stworzył, jego dziedzictwo i to nie może zginąć. On o tym marzył o grze w Ekstraklasie, marzył o medalach, marzył o mistrzostwie, miał dalekosiężne plany, ale wszystko miał poukładane. To nie było tak, że on chciał od razu. On miał to na ileś lat rozłożone, wiedział, co musi zrobić i szedł krok po kroku. Powoli, małymi kroczkami, nic na siłę, po prostu budował to solidnie, z fundamentami. No i właśnie widać tego skutek teraz. No, jego motto, mały klub, wielka pasja, prawda? I uważam, że rzeczywiście tak się dzieje przy Kąpraccicach i Opolu, prawda? Bo to jako jeden klub. Grzesiek tam z góry widzi i na pewno cieszy się, że taki memoriał jest i mam nadzieję, że nie pierwszy i ostatni co roku będziemy mogli zawitać na tej hali i wspominać dobre czasy. Ja cieszę się, że jestem zaproszony na takie wydarzenie. Bardzo fajna inicjatywa. Wydaje mi się przede wszystkim, że tu chodzi o to, żeby pamiętać to co Grzegorz dla tego futsalu takiego polskiego zrobił, ale bardzo miło było się też spotkać w takim gronie, powalczyć wspólnie na parkiecie. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, 30 lat temu grałem tutaj z większości chłopakami, jak Radek Grundowski, czy Andrzej Sapa, prawda, Lubczyński jako trener tutaj Dremanu. Więc rzeczywiście było fajnie spotkać się. Już wspominaliśmy dawne dzieje, a przed nami jeszcze dużo, dużo teraz rozmów i wspomnień. Tym bardziej Grzegorza, którego no, wszyscy znamy i pamiętamy.